W sobotę w Byszewie zorganizowane zostały pierwsze warsztaty po wakacjach z rękodzieła w ramach zajęć Ośrodka Kultury Gminy Kutno. Motywem przewodnim były pojemniki na kredki i kartki. To są warsztaty cykliczne, bezpłatne. One są co 2 tygodnie się spotykamy. Zasadą tych zajęć jest takich, żeby w ciągu 2-2,5 godziny zrobić gotowy produkt, który możemy zabrać do domu, tak? Warsztaty miały być stricte tylko dla dorosłych, natomiast no, grupa się rozrosła i przychodzą też nieraz i 3 pokolenia, bo przychodzi babcia z wnuczką i jeszcze mama, więc no, staram się dobrać produkty tak, żeby każdy mógł zrobić w produkt dla siebie. Podczas kolejnych zajęć uczestniczki pracować będą z tkaninami. Na następnych zajęciach będą tablice kreatywne, które będziemy robić do możliwości do powieszenia nad biurko. Będziemy się bawić kolorami w postaci tkanin. Będzie to taka troszeczkę dla nas nowość, którą wprowadzę, bo do tej pory żeśmy się bawili kolorami poprzez farby, które żeśmy używaliśmy lub materiały, które żeśmy robili z drewna. Natomiast tym razem dojdą do nas tkaniny. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak.